Czekaliśmy do końca grudnia, żeby zima nadeszła. No zima nie chce nadejść, także cały czas mamy jesień. Plus 3 stopnie z rana, później będzie więcej. No i w końcu, no bez śniegu, robimy pożegnanie 2023 roku. Wybraliśmy się na taką prokatuszkę wokół Kwidzyna, zakończoną ogniskiem. Także jedziemy, zobaczymy, co nam droga przyniesie. Domknął się. Fajny ten odcinek, nie? Tutaj. Tak kurde, pojedzie, nie pojedzie? Nie, żeby przejechać, ale nie wiedziałem, tak się zastanawiałem. Ja tu nie jechałem w kupę lat. Aha. Ja tu jeździłem. Co? Wszyscy tam dalej, to były takie drogi, że do mnie szło przejechać, a teraz wszystko... Tutaj żeśmy trochę żeśmy ugrzęźli. Tu mamy przejazd, tu już nie ma przejazdu. I co, masz piłę? Jak coś ja mam piłę. Słuchaj,
niektórzy inwestują w złoto, niektórzy w srebro, a tu ktoś w piramidę zainwestował. Rybna? No. Bardzo. Dwie, półtora zjadłem. A bo łagę kto zdała? Moich jeszcze zjedliśmy z Jarka. Bo nam nie wyszło zamówienie z zupy. No, ale na łódkę to było najlepsze rzeczy. Nie, najlepsze było w drugiej rzeczach. No tam. Nasze trochę za krótkie. Znajdujemy się w okolicach Lisich Kątów. Ostatni biwak, w tym ostatni wyjazd, może nie biwak, tylko taka prokatuszka w tym roku. Właśnie ekipa sobie robi kiełbaski, mamy przerwę na obiad. A ja bym chciał pokazać, w związku z tym, że właśnie mi taki czas świąteczny, to chciałem pokazać prezent, taki gadżet taki, który można sobie kupić dla ludzi, którzy, no nie tylko 4x4, ale generalnie van life. Taki prezent na święta, który właśnie służy jako taka latarenka w nocy i ona ma następujące opcje. Można to oczywiście sobie zgasić, można dodać światła więcej, tak? Od spodu ma diody, które w pewnym momencie gasną, tak? Czyli jest takie światło żółte albo białe i właśnie jak się gdzieś biwakuje, to w nocy może sobie to świecić. I jesteśmy gdzieś tam na przykład przy ognisku, a takie lampa lekko świeci, pokazuje nam, gdzie jest nasz teren, gdzie jest nasz samochód. I co jest fajnego, tu mamy wskaźnik naładowania, 4 teraz jest, tak? Tutaj mamy dwa gniazda do ładowania, USB-C i USB zwykłe, także uniwersalnie to jest zrobione. 5V. I ma taki fajny haczyk, czyli gdzieś chcemy to przymocować, czy w samochodzie, sobie, jeżeli śpimy w aucie. Takie przyjemne światełko, które może się zmienić w taką lampę roboczą, która akurat jest dzień, to nie widzimy nocy. Albo możemy sobie dać klimat i to przyciemnić, żeby ledwo świeciło. Wtedy na dłużej wystarcza. Także będę teraz ten gadżet testował. Mam dwie takie lampy do każdego auta po jednej. I za jakiś czas dam znać, jak to się sprawdza. Ale mi się wydaje, że już mogę to zarekomendować, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Natomiast nie wiem, jeżeli chodzi o żywotność. Tu jest jeszcze oczywiście zadaszone, że może być na dworze, nawet deszcz może na to padać. Firma Retro Lamp. Jest to osłonięte, można to postawić tutaj na przykład na stole i też będzie świeciło. Takie małe.
wyjechać. Wyjdzie w końcu. Dajmy mu czas. Niech się nie stresuje chłopak. Walka. Czyżby miał się poddać? Jest! Jest! Wyszedł. Pięknie. Zawalczył, zawalczył. I poszło. Ach, zadowolony widać teraz. Udało się wyskoczyć. Robi się ciekawie, ciekawie się robi. A co, gościu stanął? Który gościu stanął? Widzisz. Jak snorkel? Snorkel się sprawdza? Ale jak bulgocze, jak w tym, jak w tych błotach takich, tych zdrowotnościowych. Aha. Żebyś się tam nie utopił, nie? Pomału. I teraz. Już stoją obydwa. Już obydwa stoją. Pomału. Także nie poszło. Ty musisz przez radio powiedzieć ogień, bo tak to ty stajesz, a Łukasz dopiero zaczyna kręcić kołami. No, musicie równo. Sławek, nie, bo to nie ma sensu. Sławek! Koniec! Do tyłu. No, koniec. Nie, ta metoda nie zadziałała. Se poradzi, dieselek poszedł.
Akcja! I nastała jasność. Kotwica z dwóch aut i wyciągareczka. I windą do nieba jedziemy. Mocno się wkleił. Poszło. Poszło. Już sobie poradzi. O, prostuj koła i teraz do przodu. Cały czas, kurwa, nie daje rady, to jest niesamowite. Czemu tak? Zachodzące słońce. Tam musimy do tamtej drogi dojechać, gdzie tamten samochód jedzie i kończy się nasza impreza sylwestrowa, ostatnia w tym roku, pożegnalna na 2023, ale 2023 nie chce odejść, trzyma nas mocno, żebyśmy jeszcze mogli się nacieszyć naszymi samochodami, terenem, bytowaniem wspólnym i właśnie tym, tą atrakcją, która jest za nami, zachodzące słońce i droga buraczana, tak ją tu nazywamy, którą gdy właśnie traktory zwożą buraki z pól okolicznych na tutaj w Dolinie Dolnej Wisły. Oczywiście na kamerze to słabo to widać, ale no fajna zabawa, fajnie, że tak się stało na koniec. Zawsze źle jak to się stanie w swoim aucie, ale w cudzym to zawsze jest jakaś taka atrakcja, fajna, że się cieszy, że może popatrzeć na taką akcję. Także tak to wygląda.